tu jest już taki syf, że trzeba się tym zająć. Tak prezentuje się moje akwarium, w którym ukorzeniam roślinki. I tutaj mają najkorzystniejsze warunki u mnie w domu, bo średnio jest to 27 stopni Celsjusza i 80-90% wilgotności. Zapraszam! Zaczniemy od wyciągnięcia wszystkich roślin, bo chciałabym porządnie umyć to akwarium. I tutaj do ceni, pokazywane w ostatnim filmie, liść nadal powolutku sobie idzie. Akurat sprawdzałam, jakiego korzenie, więc o, został wyciągnięty z doniczki, ale jest spoko. Mikans dostałam z miesiąc, dwa temu jeden liść. No i tak już się rozmnożył. Tutaj z Kwami Patio, którego rozmnażanie mi nie idzie. Nie ma zupełnie korzeni. Dalej rozmnażanie Ceropegii Woody. Jednak przy tej roślince dużo bardziej podoba mi się rozmnażanie w lechucie. Tutaj przykład. Mam wrażenie, że idzie to dużo szybciej i lepiej się mają te sadzonki. Dalej sadzonki peperomi. O, ten akurat się nie ukorzenił, ale mam tutaj ten liść już z korzeniem, który nie miał własnej łodygi, a poszedł szybciej. I jeszcze druga część. I tutaj sytuacja jest dużo bardziej korzystna. I może nawet przesadzę ją od razu. I też pójdzie na testy do hydroponiki. Alokazja poli, skokej u niej. Brazil i skandens philodendron. Tu już piękne korzenie idą. Czap. Jeszcze nie powiedziałam, na dnie leży keramzyt, ponieważ zalewam albo spryskuję jego powierzchnię wodą i on super nawilża mi dodatkowo to akwarium. Chociaż nie jest to konieczne, bo w akwarium samym sobie wilgotność jest bardzo wysoka. Tutaj rozmnażanie Scindapsusa, ale zastanawiam się, czy tego dużego, który jest tutaj na ścianie, nie pociąć. Bo kurczę, przy rozmnażaniu to poharatałam mu korzenie i wszystkie liście na dole mu się pozwijały. Dopiero te nowe, które wyrastają, są piękne. Patrzcie, co się stało w międzyczasie. Zima nam zawitała. Ja się bardzo cieszę, nie wiem jak wy. Co prawda jest zimno i trzeba odśnieżać, ale można jechać na narty, nareszcie, na deskę. I na końcu Platinerbum, łosie rogi. One potrzebują dużej wilgotności, ponieważ większość wody pobiera ją z powietrza. I wyciągam cały keramzyt. Akwarium była również mata grzewcza. Znaczy, była do tej pory pod akwarium. Zabrałam się za czyszczenie tego akwarium, ponieważ chciałabym ją położyć od środka. Wydaje mi się, że wcześniej były za duże straty energii. Teraz będzie mogła być na niższych obrotach, na niższej mocy, a powinna działać lepiej. I tak samo jak poprzednio, wysypię keramzyt. Tylko idę go najpierw umyć. Niestety przerwało mi nagrywanie, ale tak się prezentuje efekt końcowy. Jest sporo miejsca, więc możliwe, że niedługo coś poucinam. Montuję również wiatraczek. Nie. Jeszcze peperomie posadzimy do lechuzy. Doniczka samonawadniająca, DIY, jak widzicie. Jeżeli mi się sprawdzi, to dam wam znać w następnym filmiku. I pokażę, jak ją zrobiłam.
Wyciągamy. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie proszę łapkę w górę. I do następnego. Na razie.